Siema, z tej strony Piorun, a ja znalazłem ciekawy artykuł. Chat GPT będzie sterował robotami, Microsoft testuje Skynet. Artykuł napisał pan Paweł Czajkowski. Chatbot GPT to już teraz odnosi spektakularny sukces, jednak jego obecne możliwości to dopiero początek. Kolejnym planem Microsoftu jest wykorzystanie chat GPT do kontrolowania robotów. W ciągu ostatnich miesięcy generatywna sztuczna inteligencja, w szczególności chat GPT, zdobyła ogromną przepustowość, a firmy starają się wprowadzić ją do swoich produktów. Wykorzystanie tej technologii doprowadziło również do powstania wielu startupów. Podczas wykładu na University Berkeley Hans Holland pochwalił chat GPT, podkreślając, że to narzędzie to zyskało ponad 100 milionów użytkowników w krótkim czasie i jest najszybciej rozwijającą się aplikacją konsumencką w historii. Choć samo chat GPT uważa raczej się za narzędzie niż aplikację. Obecna postać systemu to dopiero początek drogi, a Microsoft planuje już kolejne etapy rozwoju, w tym sterowanie robotami. No, powiem szczerze, jak tak dalej pójdzie, jesteśmy w ciemnej dupie. Naszym celem w tych badaniach jest sprawdzenie, czy chat GPT potrafi myśleć poza tekstem i myśleć o świecie fizycznym, aby pomóc w zadaniach robotyki, napisał Microsoft. Chcemy ułatwić ludziom interakcje z robotami bez konieczności uczenia się skomplikowanych języków programowania lub szczegółowych informacji na temat systemów robotycznych. Zaprojektowane nie robota do wykorzystywania określonego zadania wymaga zaawansowanych umiejętności programowania i przeprowadzania wielu testów. Microsoft proponuje rezygnację z tego procesu i proste projektowanie robotów przy użyciu prostego języka, który posługujemy się codziennie. Chat GPT jest już używany do obsługi dronów, więc wykorzystywanie go do obsługi robotów może nie być zbyt daleko odbiegającym pomysłem. No i koniec artykułu, pan Paweł Czajkowski. No powiem szczerze, jeżeli tak dalej pójdzie, jesteśmy w ciemnej dupie, bo może naprawdę być katastrofa z tego tytułu. Bo pomyślcie, moi widzowie, naprawdę, niewiele brakuje, żeby Skynet, jak w filmie Terminator, przejął władzę. Tam się zaczęło, że wojskowi chcieli właśnie zrobić z niego system obrony przed wszystkimi na świecie, ogólnie przed każdym zagrożeniem terrorystycznym. Dali mu na koniec możliwość kontroli broni atomowej i Skynet po prostu, sztuczna inteligencja, wykorzystała w filmie Terminator tą broń przeciwko nam samym. Więc jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, obejrzyjcie film Terminator, wszystkie części, będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Jesteśmy w ciemnej dupie po prostu, jak tak dalej będzie. Trzymajcie się, na razie.